Na początek coś prostego. Na 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 na. Na 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 na. Wszyscy! Na 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 na. Często w XXI wieku zaczynamy podarowywać siebie, mimo to, że nie mamy się czym dzielić. Nad ogromną betonową wsią zwolna gaśnie słoneczna żarówka. Pod ogromną betonową wie kocim krokiem podchodzi szarówka już z ogonku. Dojrzeliśmy do tego, żeby czymś się podzielić. Nagle okazało się, że już jesteśmy do tego gotowi, że już jesteśmy w stanie. Pojawiły się dzieci, no i okazało się, że nie chcemy im podarować czegoś standardowego, czyli pieniędzy. Zdecydowaliśmy się podzielić tym, co jest dla nas najważniejsze i co zbudowaliśmy. No i w zasadzie tym, co najbardziej kochamy, czyli uświadomieniem siebie przez ruch, przez ciało. Cały czas śpiewamy, jeżeli znacie oczywiście. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Przyszedł pewien przyjaciel, który zasygnalizował, że idealną nazwą dla tego miejsca, dla tego co robimy, będzie Citizen. No i tak niechcący powstała nazwa, która była idealnym odwzorowaniem tego, co zawsze myślałem o tej przestrzeni, o tej platformie, na której chciałem, żeby rozwijali się zarówno instruktorzy, jak i nasi klienci. I tak niechcący powstało coś chyba więcej, to znaczy nowy wymiar obywatela, osoby, która nie ucieka od codziennych obowiązków, ale która jest równocześnie wierna sobie. Przerwać moc i zacząć do rana. Szklana pogoda, szyby niebieskie od telewizoru. Szklana pogoda, szklana naciąga. Celem, priorytetem jest wspieranie dzieci w odbudowie ich poczucia własnej godności, w odbudowie ich tożsamości, w budowaniu siebie. Fundacja nosi nazwę Tak po prostu. Pomagamy dzieciom tak po prostu, spontanicznie. Pomagamy bezpośrednio, opiekując się dziećmi z domu dla dzieci i młodzieży Szansa w Kosewie, w Kołaczkowie i w Lądku. Już Bertolt Brecht powiedział, że tylko z pomocą silnych możemy pomagać słabszym. Fundacja ma szereg wspaniałych przyjaciół. W przypadku maratonu charytatywnego w Citizenie całe grono wspaniałych ludzi podarowało najprzeróżniejsze, fantastyczne fanty, które wzięły udział w licytacji. Dodam, bo to jest bardzo ważne, wszyscy zrobili to charytatywnie. Pierwszy raz taniec disco na rowerach. Tworzymy tak właściwie dużą rodzinę. Dzieci przyjeżdżają do Poznania, uczestniczą w różnych zajęciach sportowych, osiągają sukcesy, startują w zawodach sportowych, zdobywają miejsca, nabywają pewności siebie. Nagle się okazało, że sam fakt przebywania, takiego wzajemnego przebywania osób, które już są spełnione biznesowo i życiowo, z dziećmi, które wydawały się poszkodowane przez los, a nagle okazało się, że cudownie wzajemnie się inspirują. Ten projekt był naszym spełnieniem, takim spełnieniem idei perpetuum mobile. Im więcej wkładasz, tym więcej wyciągasz. Im więcej podarowywaliśmy tym dzieciom, tym więcej one podarowywały nam. Na pewnym etapie bardzo mocno zatarła się granica między tymi, którzy dają i tymi, którzy biorą. Okazało się, że ona po prostu nie istnieje. Wszyscy skorzystali. Skorzystali przede wszystkim na relacjach, na kontakcie, na zrozumieniu siebie, na doświadczaniu siebie. W myśl powiedzenia znanego, że szczęście jest jedyną rzeczą, którą się mnoży, jeśli się ją dzieli. Pomagajmy, tak po prostu.